Kocioł przygotowany do palenia od góry. Paliwko na dole. I tutaj mam rozpałeczkę. Widzimy się za chwileczkę. Jedna kosteczka. I jedziemy z tematem. Rozpałka już nam się ładnie grzeje. Tu oczywiście nie ma prawa. Zamykamy na razie. Co widzicie, to są gazy. Podczas rozpalania od góry uwalniają się na dole, coraz wyżej przechodząc przez płomień są dopalane. Dzięki temu nic tam nie dymi. Ten cały dym, czyli gaz, palny gaz, jest spalany przez płomień. Nie ma smogu. Nie kopcimy. A rozpalam w kopciuchu. Czysto, od góry. Tu jest paliwo. To jest wszystko zimne. Tutaj wkładam rękę. Jest komora spalania. Normalnie tutaj się wszyscy dużo bardziej, w każdym razie osób tutaj robi ognisko i tutaj się wszystko zanim się rozpali, to jest dym, 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 dym. 30% niespalonego paliwa, czyli gazu, jako dym wydostaje się przez komin, robiąc smog. 30% pieniędzy wyrzucacie w komin, ci, którzy palą nieprawidłowo. 30%. A wystarczy rozpalić od góry. Czystoogrzewanie.pl. Sprawdźcie gościa koniecznie. Ci, którzy nie znają, nie słyszeli o metodzie rozpalania od góry, po prostu musicie wejść na portal czystoogrzewanie.pl i zobaczyć, przeczytać, co należy zrobić, żeby palić czysto i oszczędnie. I wygodnie. W kopciuchach, które podobno są kopcą, muszą kopcić. Nie, ten nie kopci. Ten kopciuch nie kopci dzięki temu, że nauczyłem się, jak rozpalać. Na czystoogrzewanie.pl. Nie ma dymu. I nie było od początku rozpalania. Praktycznie znikoma ilość. Piec jest wydajny od początku. Wolniej się to wszystko odbywa na swój sposób, ale zdecydowanie bardziej naturalnie i z sensem. I oszczędnie. Palicie od góry. Bez dymu. Od początku rozpalania do tego stanu. Taki stan się utrzymuje w tej chwili. Powolnego, stopniowego palenia się gazów, które wydobywają się z paliwa. W tym wypadku drewna pomieszanego z węglem. Czysteogrzewanie.pl. Kopciuchu.